Więc witam, miałem zaprezentować swoją komórkę, to jest iPhone i9++, czyli ten niby najnowszy. Softa mam z 12 sierpnia 2009, czyli praktycznie miesięczny soft. Kupiłem go na wakacjach i miałem zaprezentować, jakie bajery posiada. Więc pierwszym bajerem to jest na przykład takie tornado. Odkryłem przypadkiem, kolega odkrył. Kolejnym, znaczy to tak, przesuwamy tutaj w górnym rogu, tak widzieliśmy. Kolejnym jest rekin. Trzymamy dłużej między ikonami. Następnym jest to zapalniczka, którą robimy, szukamy tutaj, trzymamy u dołu. O, oczywiście, ekran dotykowy. I jeszcze jednym bajerem, który odkryłem, może jest jeszcze ich więcej, jest spadanie ikon. Aha, i jeszcze jeden. Gdy przynosimy ikony, przytrzymujemy jedną, wszystkie zaczynają się ruszać. Wtedy, jak dotkniemy tam, gdzie ikon nie ma, powstaje pończynka. Tak poza tym, co komórka posiada? Kamera. Oczywiście nawet nie będę pokazywał, bo to w sumie szkoda, albo chyba, że pokażę. Jest naprawdę mizernej jakości. No, w sumie też to urządzenie, którego nagrywam, też jest naprawdę masakryczne. To ma? Posiada jawę. W higienie oczywiście nie chodzi. Co zrobić? Tak, pisanie wiadomości. SMS-y. Mam softa po angielsku, bo polski jest. Jakbyśmy kupili, jest polsko-chińsko-angielski, z tego co słyszałem. Jak widzimy, wszystkie literki są w miarę dużej wielkości. Ekran działa bardzo dobrze. Wszystko się wciska tak jak powinno. Każda literka. Palcami kiedyś umiałem pisać, ale ciężko jest, jak na przykład jadę pociągiem albo tam busem. Więc to jest naprawdę duża przeszkoda. Tak, co posiada? Audio player, który najbardziej mnie z tego wszystkiego interesuje. Prawdopodobnie, z tego co słyszałem, to niektórzy obracają tak i mają takie jakby menu dziwne, że z tymi wszystkimi obrazkami, tak jak w iPhone, że sobie może wybierać pośród zakładek. Oczywiście, tam jak z tego co słyszałem, to trzeba zrobić foldery razem ze zdjęciami jakiejś odpowiedniej wielkości, żeby to jakoś działało. Tak, piosenki chodzą, nawet AAC, największy ten, największy rozmiar. I to jeszcze ten zmienny bitrate, jak widzimy, już pokazuję, jest AAC, jest U2, chodzi wszystko, elegancko, wychodzimy sobie z tego. Oczywiście tak, iPhone ten posiada niby lepszy procesor i lepsze programowanie, przy czym nawet z tego słyszałem, w starszych modelach zawieszał się, przesuwanie menu zawieszało się bez muzyki, a to jest muzyką się nie zawiesza, także to jest też duży plus. Ma 6 stron, przy czym 3 są pożyteczne. Reszta to są jakieś gry, które w ogóle nie chodzą. Nie wiem, jakie. Nie wiem, co z nimi zrobić w ogóle. Nie mam pojęcia, żeby chodziło, ale nigdy tak z daleka nie zaglądam, bo mnie nie interesuje. Tak, więc jeszcze też chciałem pokazać filmiki. Filmiki chodzą jak chodzą. Nie jest żadna rewelacja na taki procesor. Oj, trochę daleko poszedłem. Więc tak, video player. No i na przykład mamy piosenkę Engine Always Bless. Widzimy, że dużo klapek nie ma, gdzieś koło 15, także czego też można się spodziewać, jak tam tego co mówiliśmy, 26, ale też nie chcę się powierzyć. No, także to jest chyba tyle. Chciałem jeszcze pokazać taki fajny bajerek, który nazywają ludzie z trybem serwisowym, tam inżynierskim. Jest tam parę fajnych, przydatnych bajerków. Więc tak jak mówiłem, na misku uważamy audio, w którym wchodzimy na przykład w normal mode, czyli to jest, chodzi o ten głośnik, czyli bez słuchawek, wchodzimy w melodii i dajemy ostatnią pozycję i to jest, po prostu zmieniamy maksymalną głośność, jaką telefon dam nam, kurczę, wygeneruje przy tym. No właśnie, tego jeszcze raz. Bla, 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 bla.
Jeszcze się uczę obsługi, także robię też trochę parę błędów, ale też stąd trochę marnuję czasu na ponowne wpisywanie kodu. Czyli tak mówiłem, w audio, bo tu mamy jeszcze headset mode, w którym sobie wybieramy melodii i tam też sobie ustawiamy największą głośność, w zależności od słuchawek. Max swing, no to jak wiadomo, z tego co doszedłem do wniosku, to jest takie niby częstotliwość, taka próbkowanie. 48 tysięcy ustawiłem. Kurczę, no właśnie. Żeby nie było. Tak to jest właśnie, jak się jedną ręką obsługuje i próbuje się coś jeszcze ten. W każdym bądź razie jeszcze jest para ciekawych funkcji, na przykład w MISC. Musimy uważać, jest high speed SIM. Na to uważamy. Schodzimy na sam dół i dajemy wideo, height, bitrate i włączamy na on. Jest u mnie wyłączony, właśnie włączam. Także to jest z tego wszystkiego, co można by było pokazać. To jest najważniejsze. Baterie dostajecie, z tego co wiem, 1200, jest bardzo mało, bo to wystarczy na akurat pół dnia, może nawet nie, dobrego takiego bawienia się. Teraz jej zakupiłem 1500, mam nadzieję, że dłużej wytrzyma. Także i kupiłem sobie niewymiarowe, źle mi znaczy dobre podałem wymiary, tylko że źle mi gościu wyciął na Allegro folię, jak widzimy. Tu musiałem sobie obciąć, bo dziurka nie pasowała, co i dziurka też nie pasuje. W każdym razie, potem jeszcze miałem pokazać słuchawki, które przerobiłem sobie. Proszę poczekać. Mamy też naszego iPhone'a. Są słuchawki, trochę poturlane. Dzisiaj bym przemyślał, także w mieście pozałatwić parę rzeczy. Widzimy, końcówki są Ericssonowskie. W środku wszystko przygotowane, także jakość jest o wiele lepsza. Niektórzy mówią też, że styk nie chodzi, albo rozłącza któryś z kanałów tutaj. Ja nie wiem, niektórzy chyba, że używają jako smycz ten kabel. Także nie wiem, chodzi wszystko elegancko, nic się nie wiesza. No tylko tam, jak mówię, ta bateria i właśnie nie mam pojęcia, jaki tam jest procesor. Naprawdę bym chciał to zobaczyć, a piszą, że niby jest bardzo dobry, ale jaki? Nie wiadomo. Moje to praktycznie chyba tyle, co chciałem powiedzieć, tak krótko, bo też w sumie się dzisiaj śpieszę, myślałem, że miałem więcej czasu, to jakoś może w inny dzień, jak ktoś będzie miał jakieś pytania, może podam więcej szczegółów i jakoś to w sumie zrobimy. Jako tyle, dziękuję.